W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o jednym z najbogatszych graczy i kolekcjonerów Tibi. Opowiem wam historię gracza o nicku Ray, który jest w posiadaniu wielu rare itemów, w tym na przykład Fireaxa na Rugardzie czy Stonecuttera oraz wielu innych przedmiotów, które pokażę wam dzisiaj osobiście, bo przejdziemy się do jego domku i spotkamy się również na Ruku. Dodatkowo jest on gościem, który wbił 1000 poziom na mainie w zaledwie 2 tygodnie i wydał na to bardzo dużo pieniędzy. Wbił również 100 poziom na Ruku w 5 miesięcy, czyli zrobił to najszybciej jakby w historii Tibi. A jak tego dokonał, to dowiecie się w dzisiejszym odcinku i przy okazji na samym starciu już zaznaczę, że to nie jest odcinek tylko o Ruku, ale będzie też część o mainie, także oglądajcie do końca, bo naprawdę jest dużo fajnych ciekawostek. Zanim jednak zaczniemy, standardowo prośba o lajka, suba i komentarzyk dla rozwoju kanału, a my przechodzimy do odcinka. Tarik, bo tak się nazywa na żywo, zamieszkały w Brazylii w Rio de Janeiro. Jego pseudonim to Ray. Aktualnie ma 31 lat. Zaczął grę w Tibie w wieku około 12-13 lat i grał tylko przez rok, bo się odbił od Tibijki, po czym wrócił na starsze lata i aktualnie gra już grubo od kilku lat. Swoją przygodę zaczął na serwerze Sekura, gdzie następnie przeszedł na starą Myterę. Został tam na jakiś czas i zrobił sobie sporą przerwę z Tibią. Jednak gdzieś tam dalej ciągle interesował się tym, co się dzieje w gierce i dalej go ciągnęło do grania. W końcu wrócił i zaczął grę na takich serwerach jak Monza, Peloria oraz Vunira. Jak chodzi o Rugard, i dodatkowo gra na serwerze Obscubra oraz Inabra, jeżeli chodzi o maina. Cały film i screeny i wszystko jest dzięki Rayowi, z którym przeprowadziłem wywiad. Był to trudny wywiad, bo ziomeczek nawija głównie po portugalsku. Także ogólnie wydaje mi się, że fajny z niego zajawkowicz z fajnymi raritemami. I miło z jego strony, że podrzucił sporo materiałów, których nie znajdziemy nigdzie indziej. No i też, jakby można powiedzieć, dał możliwości nagrania fajnych ujęć do tego filmu. Ray wspomina, jak za młodego nie miał pieniędzy na komputer, więc obserwował swoich bogatych znajomych, jak grali w Tibie. Pragnę przypomnieć, że to były czasy, gdzie w Brazylii była mocna bieda, więc jeżeli chodzi o pieniądze, no to mało kto je miał wtedy. Jednak chodził do bogatej szkoły, będąc biednym. Było to spowodowane tym, że otrzymał on stypendium, więc mógł sobie na to pozwolić. Z czasem chęć do Tibi była coraz większa, gdy widział, jak jego ziomale grają, jednak nie miał pieniędzy, bo dalej ich brakowało, a jego bogaci znajomi wbijali swoje już postacie na maina. Ray z czasem wyprosił ojca o kupienie taniego, zwykłego komputera, tak by mógł on pograć w Tibie. Jednak zajęło to sporo czasu, ale koniec końców się udało. Do teraz wspomina to jako piękny moment w jego życiu, kiedy mógł sobie w końcu pozwolić na podobne rzeczy, takie jak jego rówieśnicy. Jednak nie mieli oni pieniędzy na lekcje angielskiego, więc Ray leżał, jak chodzi o język właśnie angielski. Który, nie ukrywajmy, jest dość mocno wymagany w Tibi, przez co przez bardzo długi czas siedział na Ruku, nie wiedząc, jak z niego wyjść, a wstydził się zapytać o to swoich rówieśników. Każdy, kto grał kiedyś, to na pewno kojarzy, jak dużo osób chodziło i pytało się po prostu innych wyry. Teraz to już wiadomo, tam w Brazylii i tak dalej, to się nabija po portugalsku, ale już coraz więcej osób potrafi angielski. No ale kiedyś było nieco inaczej i było w ogóle trudniej, jak chodzi o edukację. Śmieję się, że mimo tego, że udało mu się kupić kompa, no to jednak Tibia była dla niego trudna i zarazem fascynująca, patrząc na to, ile rzeczy można było w niej robić, szczególnie w tamtych czasach, gdy gry online dopiero, powiedzmy, że raczkowały, gdy oni mieli po 12-13 lat. Czyli można powiedzieć, że to było prawie 20 lat temu. Wspomina, że gdy dorósł i dorobił się sporej ilości gotówki, ale o tym później, to w Tibi zaczęła się robić spora zawiść na jego punkcie. Kiedyś interesował się obserwowaniem starych graczy, którzy posiadali różne rzadkie przedmioty, głównie na Ruku, i lubił się z nimi wymieniać różnymi pomysłami, poglądami i negocjować z nimi ceny, mimo że nie miał na to wtedy kasy. Z czasem, gdy się jej dorobił, to ludzie zaczęli mu przeszkadzać, gdy skillował swoje postacie i próbowali go niejednokrotnie zabić. Jednak ostatecznie im się to nie udało, co wprawiało Rayma właśnie w dumę, że jest on na tyle dobrym grajkiem, żeby sobie poradzić z hejterami. Z przykrych momentów na Rugardzie wspomina, że początki na Ruku były bardzo trudne i denerwujące, że każdego dnia próbowali go zabić, mimo że wiedzieli, że nie używał żadnego bota, żadnego makra, nic w stylu. Jednak jak wyżej wspominał, wszystko to wzbudziło w nim coraz większą motywację do dalszego działania. Tutaj trzeba wspomnieć o tym, że Ray nie jest legendą, ale jest na pewno ciekawą personą, która dorobiła się wielu raritemów i fajnie, że mogę wam pokazać takie przedmioty na odcinku, korzystając z materiałów, które otrzymałem bezpośrednio od niego oraz
oraz że byłem w stanie nagrać dla was parę fajnych takich ujęć. Ray jest aktualnie biznesmenem, zarabia sporo szmalu, wspomina, że mega się denerwował, gdy leciał na Panamy samolotem i rozłączyło mu Wi-Fi podczas lotu, gdy trenował na potworkach, po czym następnie zginął i do teraz ma nerwicę, jak tylko o tym pomyśli, bo stracił wtedy sporo itemków w plecaku, które miał i nie wszystko udało się odzyskać. Mimo wszystko jest zajarany TBI-ką i tym, co w niej osiągnął, a przede wszystkim Ray może się pochwalić tym, że zorganizował on największą imprezę na Rugardzie, gdzie było 300 osób na Monzie. Wbił on setny poziom na Ruku w 5 miesięcy, oczywiście czasem korzystając z busów za Tibia Coiny oraz korzystał, uwaga, z SCA, które miał jako kolekcjoner. Czajcie, miał Stonecuttera, w sumie dalej ma, no ale o tym zaraz. Posiadał również największe skille na Ruku, 38 Fist Fighting oraz 38 Shielding. Nagrał na swoim kanale wszystkie spawnujące się bossy na Rugardzie. Wspomnę jeszcze raz o SCA, czyli Stonecutter Axe, bo to ważna kwestia. Są tylko dwa takie legalnie na Ruku, bo nie zostały one usunięte przez Cipsoft i jest on w posiadaniu obu egzemplarzy, co jest no mega wynikiem. Wyobraźcie sobie, że ludzie latają z jakimś Mace'em na Ruku, a ten chłop nagle leci z SCA, który ma 50 ataku. To jest przecież petarda level expert, ale jakby jakiś cudem zginął i by mu to wypadło, no to by była masakra. Jego cenę można oscylować właśnie w okolicach 45 tysięcy Tibia coinów, co daje nam kwotę około 7 tysięcy złotych. A Ray posiada takie dwie sztuki. Dodatkowo posiadał on Arcan Staffa, ale sprzedał go za 40 tysięcy Tibia coinów, czyli za około 6 koła. Posiada również dwie pary bochów na Ruku, które dodają mu dodatkowego speeda. Dodatkowo ma jeszcze całe EQ pod speeda. Jedna taka para kosztuje około 20 tysięcy Tibia coinów, czyli około 3 tysięcy złotych. I jest jedynym graczem, który posiada set dający mu właśnie dodatkowego speeda na Ruku. No i pomagał również Aaronowi w usunięciu największego botera wszechczasów, czyli Livera. I fajnie, bo podesłał mi taki jeden filmik, którego nigdy w życiu nie widziałem i nie wiem, czy jest gdziekolwiek dostępny. Nie sądzę, choć może, ale mimo wszystko jest to filmik, na którym widać, jak właśnie Liver przebiega tam przez nich i właśnie boci w tej swojej ulubionej miejscówce na goblinach. Ale jeżeli chodzi o Livera, o którym zresztą mam odcinek, tak samo mam też odcinek o Aaronie, więc zapraszam do oglądania. Później oczywiście, jak jeszcze nie widzieliście, no bo serio jest co oglądać moim zdaniem. Na serwerze Peloria może pochwalić się sporym bagażem przedmiotów wartych łącznie około 120 tysięcy Tibia coinów. Posiada również Fire Axe na Ruku oraz MMS-kę czy Kolara, gdzie Fire Axe są tylko dwa na Ruku i drugą sztukę posiada brazylijski gracz, który kupił ją za 25 tysięcy Tibia coinów na serwerze HB. Ze względów bezpieczeństwa niektóre screeny mają poukrywane niki, żeby nie było przypału w razie W, bo szkoda by było stracić tak cenną kolekcję. Warto tutaj dodać, że jest on kolekcjonerem, który kupił te przedmioty po prostu legalnie. Mimo wszystko fajnie, że udostępnił mi taką dużą bazę tych screenów i tak dalej, ale prosił też po prostu, żeby niektóre rzeczy były poukrywane, także chce grać po prostu fair play. Posiada on również na Ruku monta Skorpiona, który kosztował go 20 tysięcy coinów i jest to jedyny taki mont na Ruku. Ostatecznie przestał grać na Ruku wraz ze swoimi dwoma ziomalami, którzy pracują w jego firmie. Tibia na Ruku była dla niego mega doświadczeniem, które mógł potem przełożyć na real life, jak sam twierdzi. Kiedy przeniósł się na maina, to już nie tęsknił tak bardzo za Rugardem. Jest wdzięczny przyjaciołom, jak i wrogom i uważa, że jest zadowolony z tego, co zrobił dla Ruka. Dając mu nowe wyzwania, a jego imię na pewno gdzieś się zapisze na kartach historii. No jak chodzi o maina, to będzie podobnie, do którego zaraz przejdziemy. Zanim jednak do tego dojdzie, Ray aktualnie uważa, że te wszystkie rare itemy na Ruku nie są już mu potrzebne, więc jak ktoś chce je odkupić, no to może do niego śmiało napisać, a na pewno się jakoś tam dogadacie. Tym bardziej jak mu wspomnicie, że jesteście moimi widzami, to na pewno da wam jakąś zniżkę. Jednak wiadomo, to jest stricte informacja dla największych kolekcjonerów tibijskich, bo dla normalnego gracza te przedmioty są totalnie niepotrzebne, no i sporo kosztują, co jest logiczne patrząc na ich rzadkość. Dodatkowo dorzucam wam screena z serwera Monza, gdzie ma największą kolekcję itemów z Downportu, ale na Rugardzie, która jest ogromna, no i największa, jeżeli chodzi o sam Ruk. No a teraz przechodzimy na maina i przy okazji trochę pogadamy o Rayu, czym się zajmuje na realu, bo to też jest pewnie ciekawe dla niektórych, skąd ma tyle kwitu, że na starcie nie miał nic, a o komputerze mógł do pewnego momentu tylko pomarzyć. Ze względu na fakt, że jest on biznesmenem, zarabia sporo właśnie pieniędzy i ma własną firmę, to lata sporo po świecie, a że ma hajs, to może sobie pozwolić na dużo więcej niż ktoś, kto go ma mniej. Postanowił więc zrobić coś, co ogólnie uważane było przez wielu za niemożliwe, a mianowicie wbicie tysięcznego poziomu, uwaga, w
14 dni, co jest niesamowitym wynikiem, a zarazem brzmi, jakby to było niemożliwe. Jak do tego doszło? Jest to możliwe wyłącznie na serwerach typu Hardcore Retro PvP, gdzie za zabijanie przeciwników dostajemy expa, a dla bogatszych graczy jest możliwość kupowania tak zwanych killi. Czyli na przykład mamy 50 level, kupujemy 3 kile od kogoś na podobnym levelu, albo nieco wyższym i dzięki temu dostajemy za niego sporą dawkę expa. Sugerując się po prostu internetowym opisem od strony Tipsoftu, by wam to lepiej zobrazować, punkty doświadczenia zdobędziecie, jeśli zabijecie gracza, którego poziom pomnożony jest przez 1.1, zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej, będzie wyższy niż wasz poziom. Dla przykładu gracz z 40 poziomem, aby zdobyć doświadczenie, będzie musiał zabić gracza z poziomem co najmniej 38. Liczba doświadczenia otrzymana za każde kolejne zabójstwo tego samego gracza będzie pomniejszana o 10%. Podsumowując, najlepiej zabijać jedną osobę do 5 razy w ciągu jednego dnia i to tak maksymalnie. Więc też nie jest to takie łatwe, że na przykład weźmiemy sobie jakiś 1000 level inny i będziemy go zabijać. To tak to nie działa, bo po prostu są limity tych killi. Możemy zabić tam powiedzmy do 5 razy, bo więcej się nie opłaca i później by trzeba było szukać kolejnych osób. No ale jak się ma pieniążki, no to wiadomo, że zawsze się te kolejne osoby znajdą. Więc można powiedzieć, że takie serwery skupiają się głównie na ekspieniu na ludziach. Nie ma tam AOLi, a nie ma też tam skuli, przez co można w nieskończoność zabijać innych graczy albo być zabijanym. No i można również robić power abusing legalnie w przepotężny sposób. Można też być nadzianym i zrobić coś, co zrobił Ray, czyli kupował kile od ludzi i wydał, uwaga, 18 tysięcy dolarów, czyli około 75 tysięcy złotych w 2 tygodnie, żeby wbić z 8 na 1000 poziom, co na pewno przeszło w pewnym stopniu do historii TB. Gdzieś w internecie widziałem różne informacje, że wydał tam 5 tysięcy dolarów, 4 i tak dalej. Oczywiście to jest jedna wielka ściema i niedoinformowanie. Ja bezpośrednio z Rejem sobie pogadałem, mam tu dowody, sam napisał, że wydał 18 koła na to, więc no na pewno wie lepiej niż internet, że to tak ujmę. Szczególnie, że wydawało mi się to podejrzane, bo za 5 tysięcy dolarów, no to ciężko by było wbić taki poziom, no chyba, że ktoś, jakiś ziomek by się nam podkładał i tak dalej. No ale mimo wszystko to już tylko kombinacja. No, ale 18 koła, no to już brzmi jak naprawdę dobry wynik, czyli 75 tysięcy wydać na to, żeby wbić 1000 poziom? Da się? Da się. Jednak screena mamy z nieco opóźnieniem, bo jak sam powiedział, źle obliczył expa i zrobił fraga nie w tym miejscu, co miał zrobić screena, czyli przy królu. Ale łapcie tu fotkę, jak wbił 1000 i jak chciał zrobić oficjalnie, tylko że tym razem przykleił po prostu advance. Ten pierwszy po lewej to właśnie Ray. Następnie jego przyjaciele, z którymi gra w Tibie od wielu, wielu lat. I to oni byli pomysłodawcami wbicia 1000 poziomu w jak najkrótszym czasie. Ray był również fanatykiem zwiedzania i słuchania rocka, co widać na fotkach. Interesuje się furami, motorami czy skuterami wodnymi, tak więc jest pasjonatem motoryzacji, no i TB-ki oczywiście. Ogólnie poznałem go od dobrej strony i sprawił na mnie naprawdę pozytywne wrażenie. Na pewno fakt, że zarabia teraz sporo hajsu, pomógł mu zrobić to, na co nie każdy może sobie pozwolić, czyli kupienie rarytemów albo wbicie na fragach 1000 poziomu w 2 tygodnie. Mimo wszystko skillował i grał ręcznie, co daje mu też spore pole do popisu i jest pozytywnym graczem. Tutaj dużo mówiłem o kasie, no bo tak naprawdę dużą robotę zrobiła kasa, także wiecie, no są ludzie, którzy sobie lubią wydawać na gierki i są ludzie, którzy wydali o wiele, wiele więcej jeszcze na gry. Może akurat nie w Tibi, ale może kiedyś o tym wam kiedyś też mogę wspomnieć, jeżeli chcecie, to dajcie znać w komentarzach. Na pewno chciałbym zrobić też parę testów w niedalekiej przyszłości z jego itemami, o ile pozwoli mi ich użyć pod moje filmy. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Dajcie znać, co sądzicie o tym wszystkim, bo jestem ciekaw waszego zdania na ten temat. Czy wy byście wydali tyle kasy, jakbyście mieli tyle kasy do wydania? Czy nie? Wiadomo, nie? No, ja chyba bym jednak nie wydał. Chyba tą kasę wolałbym przeznaczyć i ewentualnie, jak już mógłbym ją wydać, to nie wiem, czy po prostu bym sobie nie kupił jakiejś postaci. No, bo jednak mimo wszystko, no, wbicie takiego poziomu, no, wbił ten poziom, nie? Tylko, że co z tego, jak skille i tak miał tam w miarę takie badziewne. No, ale, no co? Zrobił rekord. To na pewno trzeba przyznać, że zrobił 2 fajne rekordy, więc podsumowując, no, wbił 100 poziom na ruku, biegając z SCA i kupując boosty w 5 miesięcy, co jest, no, moim zdaniem mega dobrym wynikiem, szczególnie, że zrobił to manualnie, no i wbił 1000 poziom w zaledwie 2 tygodnie, co jest już w ogóle mistrzostwem świata, no bo kurczę, no zrobić coś takiego to naprawdę, po pierwsze kasa, a po drugie trzeba też dużo znajomości, bo tych ludzi trzeba po prostu znaleźć, to nie jest też tak, że nagle każdy sobie wyda kasę i cyk, gotowe, tylko najpierw trzeba jakby znaleźć tych ludzi, którzy się będą podkładać dla ciebie, żebyś ty mógł wbić te levele. Wiadomo, że są ludzie, którzy chcą na tym zarobić i na tym zarabiają,
Jednak żeby wbić właśnie ten tysięczny, no to naprawdę trzeba znaleźć dużo ludzi, którzy się będą podkładać, a to już na pewno nie jest tak proste. Więc mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co o nim sądzicie. Fajne ma te przedmioty, nie? Dobra, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Do zobaczyska następnym razem. Yo! Kurwa, patrzcie na to. Na ruku mam Blue Roba i Platinum Amulet. Dostałem od Tarika.